Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tytułem bardzo, bardzo krótkiego i szybkiego wstępu. Prawie dokładnie 3 lata temu na naszej uczelni rozwiązano wydawnictwo uczelniane i działalnością wydawniczą, powiem szczerze, uszczęśliwiono Bibliotekę Politechniki Lubelskiej. Dostaliśmy krótki okres czasu na przygotowanie od podstaw całej działalności. Nie odziedziczyliśmy ani aktywów, ani pasywów, ani ludzi z wydawnictwa. Wszystko było od zera. Miałem, proszę Państwa, też 2 lata temu przyjemność przedstawić tutaj na tej scenie dokładne przygotowania do powstania ośrodka. Opisałem to dokładnie także w materiałach konferencyjnych. Za kilka dni będą 3 lata od 1 lipca, a więc jest już okres czasu, kiedy można by pokusić się o jakieś podsumowanie tego typu działalności w bibliotece, gdyż zaczynaliśmy w momencie, gdy byliśmy jako jedyni w szkolnictwie wyższym w takim modelu. Minęły 3 lata, jesteśmy nadal jedyni i pewnie za 3 lata będziemy nadal jedyni. W czasie, kiedy rozpoczynaliśmy swoją działalność, duża część wydawnictw wyszła poza uczelnię. Przejęły je wydawnictwa prywatne, funkcjonujące gdzieś tam w naszym mieście, a nawet w innych miastach. Od tamtej pory wydaliśmy, proszę Państwa, 162 publikacje, co na 32 miesiące działalności i dwuosobowy zespół ośrodka do spraw wydawnictw i biblioteki cyfrowej jest całkiem, całkiem niezłym, niezłym wynikiem. Procentowo, jeżeli chodzi o rodzaje publikacji, to wygląda to w ten sposób. Najwięcej wydaliśmy monografii, w tym serii Monografie Politechnika Lubelska, ponad 50%. W następnej kolejności są podręczniki, prawie 20% wydanych przez nas tytułów. Do podręczników jeszcze troszeczkę później wrócę. W dalszej kolejności są materiały konferencyjne, czasopisma, bądź inne publikacje typu albumy okolicznościowe, sprawozdania pana rektora, statut Politechniki, informatorzy, sylabusy i wszelakie inne. Proszę Państwa, na samym początku założyliśmy, że przyjmiemy pewien model wydawniczy i przyjęliśmy też nakłady, jakie będziemy wydawali. Mianowicie monografie będą w nakładach 100 egzemplarzy wydawane, podręczniki, ilość startowa tytułu 100 egzemplarzy, później do druki, natomiast reszta no to w zależności od potrzeb. Oczywiście przyjęte było na samym początku, że wersje elektroniczne wszystkich tych publikacji będą dostępne w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej w otwartym dostępie. I proszę Państwa, tak, to zostało zrealizowane. Mało tego, mogę powiedzieć, że ilość egzemplarzy w zasadzie została bardzo dobrze sprecyzowana i bardzo dobrze trafiona. Monografia w 100 egzemplarzach, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym na uczelni technicznej wystarcza do wszystkiego. Wystarcza do tego, żeby trafiła do wszystkich bibliotek technicznych w kraju. Wystarcza do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego, wystarcza do procedury uzyskania tytułu profesora belwederskiego. Oczywiście cały czas istnieje wersja elektroniczna, ogólnie dostępna dla wszystkich. Mówiłem, że wrócę do podręczników. Na początku, przedstawiając propozycję władzom uczelni, chcieliśmy uaktywnić rynek podręczników. Sytuacja, jaką zastaliśmy, była absolutnie patowa. Od 3 lat nie wydano ani jednego podręcznika na uczelni. Byli ludzie, którzy chcieli wydawać, nie było pieniędzy, nikt się nie chciał tym zająć. Priorytetem naszym było, proszę Państwa, wydawanie podręczników i do dzisiaj wydaliśmy 31. Pierwszy podręcznik, który ukazał się na rynku gdzieś w drugiej połowie 2011 roku, od razu trafił oczywiście do biblioteki cyfrowej i tutaj widzimy wykaz wszystkich podręczników w wersji, która będzie w bibliotece cyfrowej, materiałów konferencyjnych będą dostępne hiperłącza, więc będzie do każdego można wejść do biblioteki cyfrowej. I widzimy, proszę Państwa, ilość wejść, wyświetleń tych publikacji w bibliotece cyfrowej. Oczywiście tutaj są liczby tylko bezwzględne, nieuwzględniona jest zmienna czasowa, bo te publikacje trafiały przecież w różnym okresie do biblioteki cyfrowej, ale ilość wyświetleń i zainteresowanie wskazuje, że jest wśród studentów duże.
Przy czym warto pamiętać, że niektóre tytuły są adresowane do całych lat, całych roczników studentów. Niektóre są, proszę Państwa, dedykowane wąskim bardzo grupom dziekańskim, które liczą czasami tylko na przykład 15 studentów co 2 lata. Zostało 5 minut. Przyjęliśmy zasadę, że drukujemy tylko cyfrowo. Upoważniają nas do tego nakłady. Druk cyfrowy jest optymalny dla publikacji nakładowych, ma dobrą jakość, cena jest niezależna od wielkości nakładu, można sterować dowolnie wielkością nakładu i są bardzo krótkie terminy. O tym może powiem, jeżeli mi się uda na końcu. Proszę Państwa, zaczynając działalność mieliśmy paranoję dosłownie, bo z każdą publikacją, jeżeli mieliśmy do druku, musieliśmy uruchamiać procedurę wyłonienia poprzez Biuro Zamówień Publicznych drukarni. Trwało to 2-3 tygodnie i każdą książkę drukowała zazwyczaj inna drukarnia. Różne były kolory, różne czasami wymiary. To było nie do zaakceptowania przy chęci drukowania większych nakładów. Od 3 lat wyłaniamy partnera, czyli drukarnię, z którą współpracujemy na okres 1 roku. I gwarantuje nam to przede wszystkim atrakcyjne i konkurencyjne ceny, o czym powiem później, bardzo szybką możliwość działania, drukowania, szybkie dostawy i tak dalej. Spójrzmy, proszę Państwa, na książkę, którą widzimy na slajdzie. To jest publikacja, którą wydaliśmy na początku 2011 roku w Lublinie. I gdyby przyjąć tamtą cenę w 2011 roku za 100%, to dzisiaj tą książkę mielibyśmy wydrukowaną za 40 niecałe 5%, więc ponad 50% oszczędności. W przypadku książek bardziej skomplikowanych, gdzie jest dużo stron kolorowych, większy format, twarda oprawa, proszę Państwa, jeszcze lepsze są relacje, bo cena 100% z 2011 roku, w tym roku niecałe 40%. Ja tu nie podawałem specjalnie dokładnych wartości cenowych, bo jest to tajemnica handlowa, ale podam panu Państwu przykład. Gdyby założyć, że ta książka w 2011 roku kosztowała, nakład 100 egzemplarzy kosztował 5000 zł, dzisiaj mielibyśmy ją za 2000. Zarówno publikowanie książek, jak i publikowanie tych elektronicznych wersji w naszej bibliotece cyfrowej jest zawarte w jednej umowie wydawniczej i ona według niej autor książki przekazuje wszelakie prawa majątkowe do dzieła dla wydawcy, a proszę Państwa, wydawcą w naszym przypadku jest Politechnika Lubelska. Świadomie nie chcieliśmy, żeby na książkach było wydawca Biblioteka Politechniki Lubelskiej. My jesteśmy tylko realizatorem całego procesu wydawniczego. Wydawcą jest instytucja nadrzędna, instytucja, która posiada osobowość prawną, czyli Politechnika Lubelska. Jako dobrą praktykę, proszę Państwa, też stosujemy od samego początku to, że informujemy w stopce, co widać na dole, że wersja elektroniczna jest dostępna w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Są to wersje w pełnym dostępie. Oraz podajemy nakład, czego nie wiem, niektórzy wydawcy jakoś się czasami wstydzą. No i proszę Państwa, ostateczne podsumowanie. Mówiłem, że nie było odpowiednika w Państwowym Szkolnictwie Wyższym tego typu integracji działalności wydawniczej z biblioteką cyfrową i z biblioteką jako taką i umieszczenie jej jeszcze w bibliotece. Było to w ogóle bardzo interesujące wyzwanie dla bibliotekarzy, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w sferze warsztatowej, bo weszliśmy zespół jest dwuosobowy, tworzę go ja i moja koleżanka, która jest dzisiaj zresztą na sali i w ostatnim dniu konferencji Państwo ją usłyszą. Jako bibliotekarze weszliśmy w obszary, o których bibliotekarze wiedzą, ale których niespecjalnie znają w praktyce, a więc organizacja pracy wydawniczej, organizacja pracy redakcyjnej, druk, logistyka i tak dalej, umowy, to wszystko jest
takim dosyć dużym, ciekawym pakietem do pracy. Jak już mówiłem, integracja działalności wydawniczej i biblioteki cyfrowej, no to w tej chwili, dzisiaj jest to już absolutnie optymalny wariant dla niskonakładowych książek akademickich. Pierwszy raz o tym powiedziałem w 2008 roku na konferencji w Łodzi Przestrzeń informacyjna książki i od tamtej pory z uporem maniaka to powtarzam, gdzie tylko się da. I w zasadzie coraz mniej ludzi spotykam, którzy w to nie wierzą. Wydawnictwo w bibliotece, proszę Państwa, to też jest w pewnym sensie element jakiegoś tam budowania wizerunku biblioteki, bo poprzez to wydawnictwo i kontakt z tym wydawnictwem ludzie trafiają do biblioteki, wiedzą, że to jest w bibliotece i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o... Ludzie mówią, że czas to pieniądz. Czas mamy chyba dobry. To pozwolę sobie na pytania jeszcze byśmy... jedną symulację opowiedzieć, jaką przeprowadziłem z kolegą. W ogóle drukarnia nasza jest we Włocławku, my znajdujemy się w Lublinie i z kolegą, który nasze sprawy we Włocławku prowadzi, postanowiliśmy zrobić, jak to szybko się da. Mieliśmy ku temu stosowność. Pewnego dnia o godzinie 10 Magnificencja zatwierdził sprawozdanie za ostatnie 4 lata swojej działalności. Przekazał do biura. Z biura to sprawozdanie trafiło wraz z projektem okładki, trafiło do mnie. Około 11 wysłałem do Włocławka to. Gdzieś około godziny 12 już był wydrukowany egzemplarz próbny, złożony do kupy, sklejony, ucięty, włożony w kopertę i wysłany kurierem. Następnego dnia o 10 rektor dostał swoje sprawozdanie w postaci książki do zaakceptowania, czy to się nadaje w pełnym nakładzie do wydrukowania. No i był trochę zdziwiony, że tak szybko. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Proszę państwa, mamy czas na 2 pytania. Bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Rzeczywiście skorzystam z mikrofonu. Chciałam zapytać, czy te wysokie liczby mówiące o otwarciach książek online w jakiś sposób powodują wzrost nakładów papierowych? Powiem szczerze, z naszych obserwacji nie prowadziliśmy dokładnych badań, ani nie próbowaliśmy tego jakoś tak specjalnie interpretować. Jak mówiłem, są książki dla dużych grup studentów i małych studentów, a więc siłą rzeczy te dla małych adresowane mają mniej otwarć, ale te, które się świetnie otwierają, to też i dobrze się sprzedają. To trzeba by zbadać, no na razie nie mamy jakiegoś pomysłu na badania do tego, ale mamy hity takie które już miały po kilka wznowień, czyli ten nakład ciągle jak się wyprzeda, dodrukowujemy. Są takie, które się średnio sprzedają, ale to nie przeszkadza. Poza tym tu jest taka jedna sprawa, my nie chcieliśmy łączyć tych dwóch rzeczy, wolnego dostępu do tekstu i książki. Zarówno książka, jak i ten dokument elektroniczny, to jest inwestycja w naszych studentów po prostu. Ja przy sposobieniu bibliotecznym im tłumaczę, panowie, możecie ją kupić po bardzo niskiej cenie tutaj. Jeżeli nie chcecie wydać pieniędzy na książkę, to macie ją w bibliotece cyfrowej, a pieniądze wydajcie, nie wiem, na chleb, na piwo, to już wasza sprawa. Dziękujemy bardzo. Na drugie pytanie, bardzo proszę, jeśli jest. Bardzo proszę. Nie wiem, czy mnie słychać. Piotr Maciejkowski, ale w Polsce. Ja mam pytanie, czy wszystkie książki są w wolnym dostępie w bibliotece cyfrowej? Czy wydajecie? Ale... Czy wszystkie książki, które są wydawane papierowo, są dostępne w wersji cyfrowej? Tak, przy czym jest jedno małe ale. Mamy problem bodajże z 4 czy z 5 książkami, ale to wynika z tego, że w większości tych książek są teksty autorów bądź z Rosji, bądź z Ukrainy. Aha, i trzeba prawa autorskie. Nie byliśmy w stanie do końca się z nimi dogadać, przy czym to były takie składanki robione na punktowanie w jakichś tam dziwnych językach, a więc nawet naszym priorytetem są podręczniki. Tu jest 100% absolutnie. Dziękuję bardzo. No bardzo ciekawe rozwiązanie, rzeczywiście połączenie wydawnictwa. Łatwiej wam pozyskiwać autorów i te książki do biblioteki cyfrowej. I studenci są zadowoleni chyba, co? No,
Trochę trzeba było popracować, no, ale teraz to drzwiami i oknami po prostu. Super. Przede wszystkim jedna rzecz, to już na koniec. Proszę Państwa, mówiłem o cenach, relacjach cenowych. Nigdy przez ostatnie 50 lat relatywnie nie był druk książki tak tani. Oczywiście w małych nakładach. W tej chwili za parę złotych można sobie wydrukować książkę. Mało tego, nie wiedzieliśmy, jak to będzie w tym okresie przejściowym między dwoma ustawami i pod rządami nowej ustawy, to zobaczymy, ale wszystko zanosi się na to, że zapotrzebowanie na książkę naukową będzie. Będzie i to już widzę, bo już nam sygnalizują, że w kooperacji coś tam i drukować, bo za to są punkty. Dobra, dziękujemy panu bardzo serdecznie jeszcze raz.